siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Podcast Szósty set, odcinek numer 30. Z tej strony Filip Korfanta, wraz ze mną są w standardowym składzie, tak jak w większości odcinków, ze studia w Warszawie. A w zasadzie z dwóch studiów w Warszawie, Michał Kwiatko-Łębnowski. Ze studia numer 2 w Warszawie, Piotr Złoch. W miniony weekend poznaliśmy kolejne dwa zespoły, które w tym sezonie na pewno nie zdobędą Mistrzostwa Polski. A jak do tego doszło? Nie wiem. W sposób... tak, cytując Zenona Martyniuka. Nie, no my jednak myślę, że trochę wiemy, podobnie pewnie jak większość sympatyków Plus Ligi, ale wydarzyło się to trochę chyba inaczej niż wiele osób zakładało, przynajmniej może niewiele, ale ja i Michał w poprzednim odcinku, ponieważ no, spodziewaliśmy się, że jeżeli Asseco Rzeszów wygra w spotkanie w Olsztynie, to na Podpromie przypieczętuje swój awans. Natomiast było zupełnie odwrotnie, z kolei też w związku z tym, że wydawało się, że Treflowi Gdańsk nie przeszkadza hala, w której gra, to wydawałoby się, że wygrają oba spotkania, zwłaszcza potem jak wygrali w Jastrzębiu. No ale jednak w obu tych meczach potrzeba było trzech spotkań do rozstrzygnięcia pozostałej dwójki półfinalistów. No i zacznijmy może od tego, co wydarzyło się w środę w Olsztynie. Panowie? To ja zacznę od pytania do ciebie, Filipie. Jak ta porażka została odebrana w środowisku rzeszowskim? Czy to, że Rzeszów nie awansował do półfinału, to jest, nie wiem, jakiś smutek, rozpacz, zdenerwowanie, poirytowanie? Jakie emocje towarzyszą tak naprawdę kibicom Rzeszowa i możesz mówić za siebie, no ale może też po prostu ze swoimi znajomymi rozmawiałeś. Znaczy, ja myślę, że opinie są zróżnicowane. Na pewno nie jest oczywiście to traktowane jako jakiś sukces czy coś w tym stylu, bo to wiadomo, ale trochę jest poirytowania, trochę smutku, trochę rozczarowania. Ja przede wszystkim jestem coś na granicy zaskoczenia z rozczarowaniem. Po prostu nie spodziewałem się, że Rzeszowie, jeśli wygra po takim meczu w Olsztynie, to dopuści do tego, że Olsztyn wygra na Podpromie dwa spotkania. Byłem tym ogromnie zaskoczony. Niemiło, trzeba przyznać oczywiście. No i jak? W ogóle ja mam wrażenie, że zaskoczeni tym, że Olsztyn wygrał dwa spotkania na Podpromie, to chyba nawet sami siatkarze byli Indyk Polu AZS-u. Przytoczę taką statystykę z zespołami, które ukończyły w czołowej dziesiątce plus ligę, czyli w 9 meczach wyjazdowych Indyk Polu AZS wygrał tylko raz. Wygrał w Lubinie z Kuprum i to było jedyne zwycięstwo, poza tym 8 porażek. No i przyszły playoffy i nagle dwa zwycięstwa. Dzień po dniu na Podpromiu. To nie miało prawa się wydarzyć. A jednak. Od 1 grudnia Asseco Rzeszów w swojej hali przegrała tylko dwa spotkania ze Skrą Bełchatów i z Byłgorodem. No i tam było kilkanaście spotkań, gdzie Rzeszów wygrała 3-0, a tu nagle ni stąd, ni zowąd. Jednak dwie porażki kolejne 1-3 i Asseco Rzeszów pomimo wielkiej szansy jednak w półfinale plus ligi i o medale nie zagra. No i właśnie taki paradoks, bo mam wrażenie, że Rzeszowia lepiej serwowała w Urani niż u siebie i na odwrót. AZS z kolei mam wrażenie, że więcej szkody Rzeszowi wyrządził zagrywką, zwłaszcza w tym sobotnim meczu, niż właśnie w środę we własnej hali, czyli no doszło do takiej jakby troszkę zamiany ról, bo wydawałoby się, że akurat jeśli chodzi o element zagrywki, to będzie właśnie sprzyjać mocno obu zespołom we własnych obiektach. Tak to też wyglądało przecież choćby pod koniec fazy zasadniczej przecież. Ja myślę, że Rzeszowa na Podpromie zagrywała dobrze. Olsztyn jednak sobie radził z tą zagrywką jakoś, ale albo lepiej zagrywał Olsztyn, albo jakiś słabszy dzień, zwłaszcza w sobotę mieli Libero Rzeszowi, bo to jak oni sobie radzili z przyjęciem Flota, to momentami było aż niewyobrażalne, że można aż tak nisko obniżyć swój poziom względem tego, co było wcześniej. Ja mam takie wrażenie, że po prostu Libero Rzeszowi przyjmowali fatalnie. Pamiętacie mecz na Podpromiu w rundzie zasadniczej i kto tak naprawdę najbardziej dawał ciała w Olsztynie w przyjęciu w tym przegranym meczu? Pamiętam, wiem, nawet tutaj mam w sumie takie dłuższe przemyślenie odnośnie, bo chodzi ci oczywiście o Michała Żurka, tak? Tak, chodzi mi dokładnie o to, że ta taktyka zagrywania Flotem na libero wydawałaby się nienaturalna, no bo dlaczego akurat libero miałby mieć problemy z Flotami, a to się okazuje, że jednak dobre Floty potrafią zamęczyć libero, no i Masłowski i Rusek po prostu w pewnych momentach sobie z nimi nie dawali rady. Zresztą Michał Żurek też. Tak, zresztą Michał Żurek też i tutaj jakby nawet tak sobie myślałem, że Michałowi Żurkowi to może trochę właśnie tego przyjęcia, może głównie Flotów brakuje do tego, żeby wskoczyć na poziom reprezentacyjny, bo w obronie uwijał się niesamowicie. W tamtym spotkaniu, o którym ty mówisz, w fazie zasadniczej na Podpromie, rzeczywiście Michał Żurek przyjął chyba ponad 40 zagrywek. Sposób, jaki przyjmował te zagrywki, myślę, że było jednym z kluczy, dzięki którym Rzeszów tamten mecz wygrała. Natomiast tutaj Rzeszów też w niego sporo zagrywała, ale mam wrażenie, że znacznie lepiej te zagrywki przyjmował. Nie powiem, że na nos, nie powiem, że perfekcyjnie, ale wystarczająco dobrze, żeby Paweł Wójcki mógł w większości akcji uruchamiać większość wariantów ataku. Gdybym ja miał w tym
nazwijmy to, trójmeczu wskazać postać, która najbardziej pozytywnie mnie zaskoczyła, to właśnie Michał Żurek. Jego bym wskazał jako takiego może trochę cichego bohatera, bo oprócz tego, że właśnie to przyjęcie przytrzymał, moim zdaniem, choć tak jak mówię, nie przyjmował perfekcyjnie, ale wystarczająco dobrze, no to jednak jeszcze świetnie grał w obronie. No ja jednak zauważę, że w sumie to ostatnie tchnienie Resowi w walce o medale w tym sezonie, czyli ta pogoń w czwartym secie, która zakończyła się nawet piłką setową dla Resowi, jeszcze, która dawała szansę na tiebreak, no to właśnie zagrywki Łukasza Perłowskiego w Michała Żurka i tam jego problemy w przyjęciu. No nie było, moim zdaniem jednak nie było aż tak kolorowo, jeśli chodzi o grę Michała Żurka, i to jest coś, co zresztą no, przewijało się gdzieś przez cały sezon. I nie ten, i poprzednie również. I mam wrażenie, że jeżeli Olsztyn, no bo z tego co się mówi, to chyba będzie zmiana na pozycji tego drugiego libero, no to jeżeli Olsztyn szuka pewnie kogoś za mniejsze pieniądze, pewnie kogoś może znowu niedoświadczonego, to powinien jednak w tych poszukiwaniach przede wszystkim brać pod uwagę właśnie przyjęcie Flota. Bo miałem momentami wrażenie, że przydałoby się więcej może wiary nawet Robertu Santilego w Jakuba Zabłockiego, no bo jeżeli kilka kolejnych przyjęć by na przykład przyjmujący tak, no krótko mówiąc, zepsuł, to byłby pewnie szybko zmieniony. Zresztą widzieliśmy akurat roszady na podpromiu pomiędzy Tomasem Russo i Adrianem Buchowskim. No, na libero takich zmian nie było. Może to kwestia tego, że Kuba Zabłocki przyjmuje Flota jeszcze gorzej. Może inne powody. No, ale tutaj pozwoliłem sobie na drobną dygresję, a wracając do meritum, no nie, ja bym się akurat, Filipie, z tobą nie zgodził, że z Michałem Żurkiem było aż tak dobrze. No bo właśnie moim zdaniem jednak bardzo duży minus przy nim. Na jego szczęście i na szczęście całego Olsztyna nie skończyło się to tak źle, jak się skończyć mogło, ale te jego problemy z Flotem mogły Olsztyn pozbawić już tego awansu, który był na wyciągnięcie ręki przy stanie 20-17 w tym czwartym secie. Tak, no i padło jeszcze jedno nazwisko, tak odchodząc może trochę od tematu samego libero, czy ogólnie postawy libero jednej i drugiej drużyny. Paweł Woicki to też chyba ta postać, która zadecydowała o tym, że Olsztyn na podpromiu był w stanie wygrać aż dwa spotkania, bo to pierwsze spotkanie w Olsztynie, to środowe, przegrane przez AZS Olsztyn 2-3, od prowadzenia 2-0, no to tak mówiąc bardzo delikatnie i może nie mówiąc za dużo, no to Paweł Woicki nie zagrał tam najlepszego meczu. Ale już na podpromiu było dużo, dużo lepiej, co nie oznacza, że była to perfekcyjna gra Pawła Woickiego, ale mimo wszystko, no co wy o tym sądzicie? No moim zdaniem w środę Paweł Woicki po prostu, nie wiem, miał jakiś moment, dzień zaćmienia albo dzień antykonia, o tak to mówię. Ja się zgadzam, że akurat Paweł Wójcki moim zdaniem tym trójmeczu taką najjaśniejszą postacią Olsztyna nie był. Myślę, że na podpromiu dało się to zauważyć, chyba zwłaszcza w piłkach na prawe skrzydło do Jana Hadrawy. Natomiast do tego pozwolę wam jeszcze wrócić, natomiast chciałbym jeszcze dokończyć to, co mówiłem przy tym o Michale Żurku. Na większości dystansu, na liczbę piłek, ile on przyjął, mi się jednak wydaje, że on w tym trójmeczu dawał radę. Natomiast on w trakcie sezonu zasadniczego przyjął ponad 800 zagrywek, to jest około 200 więcej niż kolejny libero. Myślę, że to było spowodowane właśnie tym, że on to tym przyjęciem mocno szarpał i zespoły, które grały przeciwko Olsztynowi, próbowały to wykorzystywać. Stąd taka ogromna liczba piłek przyjętych przez właśnie Michała Żurka. Natomiast już pod koniec sezonu, już tak ostatnie kilka meczów, no i właśnie te trzy spotkania z Resowią, moim zdaniem pokazały, że on się wyraźnie w tym aspekcie właśnie przyjęcia Flota poprawił i już nie robi tylu kardynalnych błędów. Błędów, które wykluczają jakąś opcję grania Pawłowi Wojskiemu tak definitywnie. A wiemy też, że Paweł Wojski potrafi wrzucać piłki na środek nawet z trudnych pozycji, więc po prostu wystarczy, że Michał Żurek nie robi tylu bezpośrednich błędów i jakoś ta gra Olsztyna się potrafi w pewnych momentach napędzać. Natomiast Michał, co ty sądzisz o grze Pawła Wojskiego? No ja powiem szczerze, że moim zdaniem on zagrał w 4 naprawdę dobre sety. To były 2 pierwsze sety meczu w środę i 2 pierwsze sety meczu w niedzielę. W tym również ten set właśnie przegrany. Natomiast poza tym dużo niedokładności. Niestety to moim zdaniem, o ile pod względem takiego prowadzenia gry, gubienia bloku, no to tutaj naprawdę no, wiele było dobrego ze strony Pawła Wójckiego, to niestety no, problem jest taki, że co z tego, że ktoś ci rzuci piłkę na pojedynczy blok, jeżeli ta piłka jest gdzieś podwieszona albo niedociągnięta i w zasadzie nie możesz się w ataku rozwinąć i nie jesteś w stanie po prostu tego pojedynczego bloku wykorzystać. A mam wrażenie, że na obu skrzydłach, jeśli chodzi o Olsztyn, tak było. Tak było zresztą też na środku w środę. Na podpromie było już lepiej, jeśli chodzi o grę środkiem, zwłaszcza chyba w niedzielę. Chociaż pod koniec, po wyjściu Daniela Plińskiego, troszkę jakby wyglądało to gorzej, no bo w tej końcówce Daniel Pliński 2 piłek nie skończył, raz zablokowany, raz przy piłce przecież meczowej.
zdaje się, miał piłkę meczową w górze, Daniel Piński jej też nie skończył. Moim zdaniem stać Pawła Wojskiego na dużo więcej i mam nadzieję, że on też sam od siebie dużo więcej wymagał. To jest przeinteligentny facet i sądzę, że też nie jest pewnie zadowolony do końca ze swojej postawy. Myślę, że doskonale zdaje sobie sprawę też ze swoich wad, tak? On jest samoświadomy, on je po prostu sam siebie wini za to, że nie jest w stanie przełożyć na konkretne odbicia to, co sobie wykreuje w głowie, bo to, co sobie wykreuje w głowie, tak jak Michale powiedziałeś, zazwyczaj jest dobre. Problem jednak z przeniesieniem tego na już odbicie palcami w to miejsce, w które piłka powinna polecieć. Też akurat w przypadku Pawła Wojskiego tyle niekomfortowa sytuacja, że sporo mocnych zagrywek RS-owi, jeśli już te zagrywki leciały w kierunku boiska, było przyjętych bardzo wysoko pionowo do góry. Więc Paweł Wojski oprócz tego, że musiał odbiec od siatki, oddalić się od siatki, to jeszcze te piłki spadały z bardzo wysoka, a myślę, że to są bardzo niekomfortowe piłki dla rozgrywającego, żeby je dokładnie wystawić. No właśnie, i tak zaczęliśmy trochę po polsku, czyli od narzekania na to, co było źle. Czyli libero był zły i Wojicki też był zły, no to może w drugą stronę. Kto tutaj zadecydował, które postaci, które indywidualności wyróżnilibyście? No poza, tak jak wspominałeś, Michałem Żurkiem, tym, że się poprawił, no ale też wskazując na jakieś tam jego wady, no to kto z graczy ofensywnych? Ja myślę, że te spotkania RS-owi z Olsztynem nie miały jakiegoś jednego takiego bohatera, więc nie jestem w stanie tak jednoznacznie wskazać jednej postaci, która by w tych trzech spotkaniach znacząco na plus się wyróżniła. Ja właśnie trochę do tego piję, Filipie, bo chyba motywem przewodnim akurat tych baraży o półfinał, bo to chyba jest najzasadniejsze określenie, było to, że wszyscy falowali grą, bez wyjątku. Tu blok, tu autowy atak, tu asowa zagrywka, tu za chwilę zablokowany atak. I praktycznie o każdym zawodniku, który pojawił się na boisku trochę dłużej, można by coś takiego powiedzieć. I to falowanie i spadanie. Znaczy innym tematem tak naprawdę już, jak już skończymy analizę tego, kto zasłużył na pochwały, no to jeszcze możemy poruszyć temat tego, że no, czy ten poziom tych spotkań uważacie, że był wysoki i jakbyście go porównali do historycznych playoffów, powiedzmy, z ostatnich kilku lat. No ale najpierw zacznijmy od tych zawodników najlepszych. Jeśli jeszcze chodzi o to falowanie, pozwolę się wtrącić na momencik. No najlepiej to było chyba widoczne po tym, że choćby zacznijmy już od meczu w Urani. Tam w drugim secie AZS 16-10 bodaj po serii zagrywek Jana Hadrawy, RS-owia dochodzi set na przewagi. Set trzeci rozpoczyna się od 7-2 chyba dla RS-owi, za chwilę jest 12-9 dla Olsztyna. Ostatecznie seta Z Makowskim na rozegraniu. Tak, ostatecznie seta wygrywa RS-owia. Przecież na podpromiu tak samo, no wysokie prowadzenie RS-owi w pierwszym secie, tam chyba 3 czy 4 punkty w sobotę. I set w końcu na przewagi dla Olsztyna. W niedzielę to już w ogóle, bo we wszystkich czterech setach RS-owie miała po 3-4 punkty przewagi. Ostatecznie wygrywał Olsztyn, a już nie mówiąc o tym ostatnim decydującym secie, gdzie tak jak też mówiliśmy przed chwilą, przecież 20-17 miał Olsztyn. Później jeszcze no miał piłkę meczową w górze, tak? Ta nieskończona krótka Plińskiego. Za chwilę piłka setowa dla RS-owi. Zresztą w trzecim secie przecież też RS-owie miała setową w górze, gdzie Olek Śliwka wyrzucił piłkę w aut. No po prostu troszkę jak w kobiecej tej siatkówce akurat. Te zmiany prowadzenia były bardzo częste. Aczkolwiek to, co powiedziałbym, że mnie cieszy, już tak łącząc trochę te wątki, które Piotrze poruszyłeś, to, że ja nie miałem wrażenia, że akurat te serie wynikały z jakichś takich zapaści, z jakiegoś wpadania w czarne dziury zespołu. To raczej był efekt po prostu bardzo dobrej zagrywki rywala. Głównie te właśnie takie serie punktowe to był efekt tego, że a to po jednej, a to po drugiej stronie szedł na zagrywkę ktoś, kto naprawdę tę zagrywkę miał bardzo trudną. I już niezależnie od tego, czy to były bomby z wyskoku, czy to były na przykład te paskudne floty szpetne, jak to mówi trener Mazur, Miłosza Zniszczowa, czy po drugiej stronie Łukasza Perłowskiego. No i to taki plusik, że to jednak wynikało gdzieś z siatkarskich umiejętności, a nie z ich braku. Teraz patrzę na przebieg jednego z setów, właśnie tego decydującego seta o zwycięstwie w meczu soboty. 10-7 AZS Olsztyn, po chwili 12-11, ale już dla Rzeszowa. 16-12 z Olsztyn, 22-20 RS-owia. 24-22 Olsztyn. No tak, słynne zagrywki, już słynne, myślę, zagrywki Tomasa Rusow, Pawła Ruska. Legendarne. Tak, czwarty set, 22-20, Paweł Rusek wchodzi na boisko i nie przyjmuje, moim zdaniem,
nie najgroźniejszych flotów Tomasa Russo. No i to jest taki trochę obraz właśnie Resowi w tym spotkaniu, że koszmarnie radziła sobie z przyjęciem flota. Także myślę, że akurat w sobotę za ten element głównie obwiniłbym. Akt zwycięstwa na Sekoresowi. Natomiast ogólnie zgadzam się, że ten mecz był moim zdaniem sam na dobrym poziomie. To decydowały naprawdę fajne siatkarskie czynniki, jak dobra zagrywka, udane obrony, wybloki. Ja przynajmniej jestem zadowolony z poziomu tego spotkania, z poziomu jego zaciętości, z emocji, jakie we mnie wywołał. No, natomiast jedyne, co mnie zasmuciło, to efekt końcowy, czyli Indykpol AZS Olsztyn w półfinale plus ligi po 10 latach. I Resovia poza półfinałem po 10 latach. Tak, bo jak zresztą Michał pamiętasz, rozmawialiśmy, widzieliśmy się w niedzielę na Podpromie, to mówiliśmy, że ostatnim razem, kiedy Indykpol AZS Olsztyn obecnie awansował do czwórki plus ligi, to wyeliminował w ćwierćfinale Asseco Resovię. No i teraz historia zatoczyła koło. 10 lat czekania kibiców w Olsztynie na awans do czwórki, no i ponownie nastąpiło to po tym, jak wyeliminowali oni zespół z Rzeszowa. No a kibice z Rzeszowa właśnie po 10 latach muszą sobie przypomnieć, jak to jest nie grać o medal. Ale ja akurat uważam, że kibicom w Rzeszowie przyda się odpoczynek od gry o medale i nabranie głodu walki o medale, bo coś chyba niedobrego dzieje się też z frekwencją. Znaczy to frekwencja to nie zachwycała i w jednym ćwierćfinale, czy w jednym barażu o półfinał i w drugim. I te mecze, które odbywały się w Olsztynie i w Rzeszowie, i te mecze, które odbywały się w Jastrzębiu i w Gdyni, to nie były mecze, na których hale były nabite do granic możliwości. No i zawsze wydawało mi się, że o ile Rzeszów może już tak trochę po macoszemu traktować te mecze z rywalami teoretycznie słabszymi, tak myślałem, że na ćwierćfinały to pospolite ruszenie na Podpromie uderzy. No i Filipie, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Bo co się dzieje, że Resovia, która słynęła z wyprzedaży biletów praktycznie w każdym spotkaniu, teraz na najważniejszych meczach sezonu, niestety, no, kibice może nie zawiedli, bo ci, którzy przyszli, stworzyli bardzo dobrą atmosferę, ale skąd te pustki? Czy ludzie odwracają się od Rzeszowa, od trenera Resovii? Część osób na pewno nie jest zadowolona z tego, że Andrzej Kowal powrócił na stanowisko trenerskie, natomiast ja myślę, że akurat nie jest to znacząca część. Mi się wydaje, że po prostu po latach takich, że były po prostu regularne sukcesy, teraz ludzie widzą, że skład Resovii wydaje im się być troszkę słabszy, wyniki są trochę gorsze, no i przez to ludziom po prostu się siatkówka chyba być może zaczyna nudzić w Rzeszowie. Ja myślę, że to może być głównym czynnikiem, który o tym decyduje. No i też ja myślę, że gdyby Resovia w ćwierćfinale zmierzyła się z całym szacunkiem nie z Olsztynem, a ze Skrą Bełchatów czy z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, które to dwa zespoły ludzie w znacznej większości kojarzą jako tę najwyższą markę w Polsce, to myślę, że Podpromie by się zapełniło i niezależnie od osoby, czy to niezależnie od składu Resovii, co kto sądzi o składzie Resovii, co kto sądzi o trenerze Resovii, myślę, że po prostu trochę się siatkówka w Rzeszowie przejadła, to po pierwsze, a po drugie jednak właśnie ta klasa rywala trochę zadecydowała, chociaż rzeczywiście nie chcę nic ujmując Olsztynowi, bo to nie jest jakby moje zdanie osobiście, tylko staram się spojrzeć na to z perspektywy ogółu po prostu. No ale pamiętajmy też, że tak, raz jeśli chodzi akurat o frekwencję w tej parze, no to mimo wszystko to było tam grubo ponad 2000 osób chyba, przynajmniej na tym sobotnim meczu. Czy właśnie, bo to też jest sprawa taka, że no, Podpromie liczy ileś, nie wiem, około 4000 osób tam może wejść i nagle jest taka trochę sytuacja, moim zdaniem, lekko niesprawiedliwa, że przyjdzie 3000 i sporej rzeszy ludzi mówi się o tym, że nagle się kibice odwracają od Resovii, a to jednak nadal jest frekwencja około 3000. Mnie bardziej zastanawia to, chociaż chyba już po części przyczynę być może znam, że w niedzielę było kilkaset osób mniej niż w sobotę, gdzie teoretycznie w niedzielę to był ten mecz już o wszystko, najbardziej wydawałoby się emocjonujący, decydujący właściwie mecz sezonu. To jest dla mnie ciekawe. I podobnie też bardzo było w Gdyni, w sensie wiadomo, że Trefl Gdańsk swoje ćwierćfinały grał w Gdyni Arenie. W Gdyni Arenie było, myślę, że mało ludzi i też udało się zauważyć to, że w sobotę było więcej ludzi niż w niedzielę. No i przyczyna, zacząłeś Michał mówić. Tak, tak, myślę, że to po prostu zwykła kwestia taka logistyki, planowania, powiedzmy sobie też czasu w weekend i tak dalej, no bo jednak było wiadomo, że w soboty mecze będą, nie było wiadomo, czy będą mecze w niedzielę, a wręcz można było się spodziewać, że ich nie będzie. Mogli sobie po prostu ludzie inaczej zaplanować już ten czas. Część być może, znaczy no trudno się spodziewać, że ktoś, kto był w sobotę, nie wiedział, że będzie mecz w niedzielę.
ale część może przyszła troszkę z przypadku w sobotę, a w niedzielę takiej okazji powiedzmy za bardzo nie mieli, no bo siłą rzeczy taka cała machina jakaś marketingowa akurat i Rzeszów i Gdańsk pod tym względem, no to no działają powiedzmy dość ambitnie, aczkolwiek co do Rzeszowa mam wrażenie, że troszkę to podobnie jak i poziom drużyny poszło w dół. No ale na pewno coś robią, to ten marketing jest jakby prowadzony z jakąś myślą przewodnią, z jakimś sensem, no a niestety w przypadku takim, gdy o 17 dowiadujesz się, że następnego dnia o przed 15 zaczynasz mecz i tak samo, gdy dowiadujesz się tego o 22, że zaczynasz o 20, no to trudno tutaj gdzieś ludzi zachęcić do przyjścia i rozkręcić jakąś akcję, to mogą być tylko działania doraźne. I myślę, że w dużej mierze to z tego wynikało. Natomiast jeśli chodzi jeszcze, wracając do frekwencji w Olsztynie, no to wiadomo, godzina 17 w środku tygodnia. Myślę, że to było to przede wszystkim. Co prawda ceny poszły w górę, ale no jeżeli na starciu z MKS-em Będzin jest wypełniona hala, to znaczy, że w Olsztynie jest głód tej siatkówki i tej walki o coś. W niedzielę nie handlował, też chciałbym zaznaczyć, bo uważam, że to jest trochę niedoceniany czynnik, a to na pewno frekwencji sprzyja, no bo coś trzeba zrobić, a nie można pójść kupić sobie jeansów w galerii. Co nie zmienia faktu, że myślę, że tutaj dużo większą rolę miało nie to, że mecz był nie w niedzielę, nie handlową, tylko że mecz w ogóle nie był na przykład w niedzielę. Po prostu. I sądzę, że gdyby to był weekend, czy nawet gdyby to był środek tygodnia, ale jakaś bardziej sprzyjająca pora, już nawet ta 18, już nie mówię o jakiejś na przykład 19, żeby ludzie naprawdę mogli w miarę spokojnie sobie gdzieś po pracy najlepiej jeszcze odpocząć, zjeść obiad i dopiero ruszyć na halę, no to pewnie ta Urania byłaby pełna, a tak no mimo wszystko pewnie ze 150-200 osób do kompletu tak na oko brakowało. No i cóż, i może przejdźmy jeszcze, bo w sumie rozpoczęliśmy dyskusję o personaliach, no i tak troszkę zboczyliśmy z kursu. Natomiast na koniec może już bez jakiegoś wielkiego rozwlekania się, ale ja zacznę od osób, które mi się naprawdę w tym dwumeczu podobały i może zacznę od drużyny pokonanej. W Resowi myślę, że Olek Śliwka, który naprawdę i mentalnie, i sportowo uważam, że dźwignął rolę tego lidera. Co może brzmieć trochę paradoksalnie, biorąc pod uwagę, że nie skończył dwóch tak naprawdę najważniejszych piłek w niedzielnym meczu, czyli tej setowej, którą miał w górze i później piłki na remis w tym czwartym secie, piłki, która dała Olsztynowi awans. Natomiast no, generalnie on był liderem w ataku, on był też liderem, i na to zwróciłem uwagę już w Urani, takim też mentalnym, to on w dużej mierze pobudzał ten zespół do walki od początku w zasadzie trzeciego seta, od wyjścia po tej 10-minutowej przerwie, zaczęły się te samolociki, takie te japońskie cieszynki. No myślę, że jak na zawodnika w tym wieku, na kogoś, kto jeszcze przed rokiem w Olsztynie no był zdecydowanie gdzieś tam schowany w cieniu i Wojtka Wodarczyka, i Jana Hadrawy, myślę, to no jest to duży skok, taki rozwój po prostu. Duży rozwój, duży skok, jeśli chodzi o karierę i właśnie o rolę w zespole. No tak, nie skończył piłki setowej, nie skończył piłki meczowej, a w zasadzie wywalił wał. No ale może to będą takie doświadczenia, które sprawią, że przy kolejnych spotkaniach, w których Olek Śliwka będzie walczył o medale albo będzie walczył o prawo do walki o medale, no to może wtedy po prostu te akcje będzie kończył. No czasem trzeba też nauczyć się na błędach, a wytrzymywanie presji, no to jest tak samo istotna sprawa, jak i same umiejętności sportowe. Na treningach myślę, że Olek Śliwka by obie te piłki zabił w boisku. No, czy w boisku to akurat nie wiem, bo w ogóle w całym dwumeczu miałem wrażenie, że Olek no, bardzo perfidnie wybijał po rękach olsztyńskich blokujących. Momentami chyba doprowadzał ich do czarnej rozpaczy i jeszcze coś, na co właśnie zwróciłem uwagę, miałem wrażenie, że Olsztyn znacznie lepiej w miarę trwania tej serii uczył się Resowi niż na odwrót. Takie odniosłem wrażenie, bo jedna rzecz to właśnie to, że w niedzielę w końcu olsztyńscy blokujący zaczęli Śliwce chować ręce. I no i właśnie przy tej piłce meczowej to schowanie rąk przez Roberta Andringę chyba miało decydujący wpływ, bo gdyby te ręce Holender zostawił, to pewnie zahaczyłby o nie Olek. Ale też kilka razy Rzeszywianie schowali ręce Andringę, ale to nie zawsze akurat było skuteczne, ale kilka razy się poszczęściło i w jednym momencie Andringa planował obić ręce Rzeszywian i w tym samym momencie oni te ręce schowali. No to ale pewnie to mówisz o tej sytuacji z sobotniego meczu, gdzie pamiętam później został zresztą wzięty challenge, się okazało, że Andringa ewidentnie celujący gdzieś górą przez ręce i tak w sumie pomylił się o pewnie kilka centymetrów, żeby nie zahaczyć o końcową linię. O tym mówisz?
No, tak. Zapamiętam dobrze tę sytuację. No, a druga rzecz, na którą jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że zdecydowanie lepiej zagrali olsztyńscy środkowi i w ogóle olsztyński blok, jeśli chodzi o powstrzymywanie rzeszowskiego środka właśnie w niedzielę. I to też moim zdaniem miało kolosalne znaczenie, bo zwłaszcza Dawid Dryja, i to jest druga bardzo pozytywna moim zdaniem postać po stronie Rzeszowa w tej całej serii, zwłaszcza Dawid Dryja, ale też Bartelemi czy Nienieze, no mieli dużo trudniejsze zadanie właśnie w niedzielę niż w środę i w sobotę. I nawet tam wejście Michała Kędzierskiego, coś co usprawniło te granie przez środek, mimo że i Lukas Tichaczek, to na co Filipie przed tą serią zwracałeś uwagę, to ta jego współpraca ze środkowymi nie wyglądała źle, znacznie lepiej niż przez większość fazy zasadniczej. No ale Kędzierskiego wyglądała jeszcze lepiej, a w niedzielę ani Tichaczek, ani Kędzierski jakoś już nie byli w stanie tak łatwo gubić olsztyńskiego bloku. Jak już rzeszowscy środkowi kończyli, to kończyli gdzieś po rękach blokujących albo gdzieś po rękach z kolei broniących. Natomiast nie wpadało to już raczej tak na czysto, nie były to takie soczyste gwoździe, jak były w większości w poprzednich spotkaniach. Myślę, że miało to kolosalne znaczenie. No tak, ale to widać nawet w statystykach, ale też widać było wizualnie, widać też w statystykach. Kuba Kochanowski w tym pierwszym meczu jeden blok punktowy przez 5 setów, a w tych dwóch meczach rzeszowskich odpowiednio 4 i 5 bloków. No to jest duża różnica. No i też pokazuje, że ja się zgadzam też z tym, co ty mówiłeś, Michale, że Olsztyn zaczął się uczyć Resowi, dlatego że no, blok pokazuje to bardzo dobrze. No, z jednej strony zagrywka, okej, okay, no to była tu Olsztyna i to pomaga blokować, ale wydaje mi się, że zaczęli po prostu środkowi lepiej czytać i nie tylko środek, ale również grę do skrzydeł. No tak, a jeszcze wrócę na moment i z kolei no, po stronie olsztyńskiej. O Janku Hadrawie tu mówić nie trzeba. Zgadzam się, Filip, z tobą, że on miewał gorsze momenty, no ale przy takim obciążeniu i przy takiej jakości też piłek, bo tu słusznie zauważyłeś, że wielokrotnie Paweł Wojcki stawiał go w bardzo trudnej pozycji, to trudno się mu dziwić. No ale i dokładał zagrywkę na poziomie, myślę, lepszym niż przez większość fazy zasadniczej, bo tutaj, jeśli chodzi akurat o fazę zasadniczą, to mam wrażenie, że to jest jedyny element, w którym Hadrawa jakby troszkę opuścił loty w porównaniu do poprzedniego sezonu. W playoffach już troszkę nawiązał do tego, co pokazywał przed rokiem, no ale w ataku, no to do takiego atakującego Olsztyn nie miał co najmniej od czasów Grzegorza Szymańskiego, a i ja bym chyba postawił nawet Czecha wyżej od Grzegorza Szymańskiego i bym powiedział, że takiego atakującego Olsztyn nie miał od czasów Pawła Papkego przed jego drugą kontuzją kolana, czyli przez pierwsze dwa sezony Papkina w Olsztynie. Oczywiście cichy bohater Robert Andringa, o nim, w sumie taki cichy, że już o nim zostało wszystko powiedziane, no bo jeśli jest się takim cichym bohaterem, to jest taka charakterystyka też troszkę ludzi od czarnej roboty, że jeżeli wykonujesz tą swoją czarną robotę rzetelnie, regularnie, na wysokim poziomie, to w końcu zaczyna się to dostrzegać i myślę, że tak jest z Holendrem. Ta końcówka, zwłaszcza to jego majstersztyk, najpierw ten plas, gdzieś mijający trójblok w poskosie ciasnym, dający piłkę meczową, no i później właśnie to schowanie rąk. No i Tomas Russo. Tu muszę go pochwalić. Nie przeszkadzał. Tomas Russo nie przeszkadzał przez większość wszystkich trzech spotkań, a do tego Tomas Russo dokładał bardzo dużo w najważniejszych momentach. I pamiętam, Piotrze, jak powiedziałeś o nim chyba po drugim czy po trzecim meczu, że to taki money time player. No przez większość sezonu potem można było się troszkę z tej opinii nabijać. To znaczy zależy jakie były to pieniądze, no bo może na początku sezonu były to dolary, a teraz potem przez większą część sezonu może były to dolary, ale te Zimbabwe. No tak, natomiast teraz przerzucił się, no mam wrażenie, że jeszcze wyżej, nie wiem, na bitcoiny powiedzmy. Zwał jak zwał. Nie. Odnośnie Tomasa Russo mi się kojarzy głównie początek trzeciego meczu, gdzie on nie kończył piłek tych takich nawet rozegranych, potem został wzięty z boiska i głównie kończył piłki, które miał bardzo dobrze rozegrane, natomiast jeśli te piłki były jakieś w miarę niewygodne już, to już raczej był podbijany, raczej tych ataków nie kończył, natomiast na pewno duży plus za pipy. Kapitalnie funkcjonowały pipy z Tomasem Russo. Chodzi mi tu o tempo, jak i o momenty, w których Paweł Wojski decydował się na wybranie tego elementu gry. No i tym też elementem zakończył się mecz chyba trzeci, zdaje się. Drugi, przepraszam. Tak, dokładnie tak było. Pipe do Tomasa Russo. Po dokładnym dograniu chyba Michała Żurka akurat wtedy, tak jeszcze nawiązując do wcześniejszej części rozmowy. No ale Tomas Russo dokładał też i blok, i no i o zagrywce to już mówiliśmy. Także... No zagrywka Pawła Russo, po której dosyć chyba wymownie się uśmiechnął, dziwiąc się chyba, że
można taką zagrywkę tak źle przyjąć. Myślę, że ten uśmiech właśnie to miał znaczyć. Też odniosłem wrażenie, że chyba do końca sam nie wierzył w to, że on jest w stanie zaserwować asa przy takiej zagrywce. No ale w tych kluczowych momentach naprawdę Tomas Russo pomagał bardzo wydatnie i za to dla niego brawa. I no, w pewnym sensie odpłaca się troszkę za to, co pokazywał przez większość fazy zasadniczej tymi meczami, mam wrażenie. No ale można tylko bić brawo od tego w sumie. No, po tym poznaje się dobrych zawodników, że w najważniejszych momentach nie zawodzą przede wszystkim. No, może będą to też takie troszkę momenty przełomowe w jego karierze, które pozwolą mu uwierzyć w siebie, bo wiemy, że akurat psychika nie jest jego najmocniejszą stroną. I może już w przyszłym sezonie, już nie w Urani, a na Śląsku, będzie w stanie udowodnić, że naprawdę no, nie jest to siatkarz przypadkowy. Zwłaszcza, że to naprawdę jest jeszcze wciąż młody zawodnik, rocznik 9-4, jeśli się nie mylę, albo 9-5, już nie pamiętam teraz dokładnie. Na dystansie całego tego trójmeczu na pewno pochwaliłbym też wejście Michała Kędzierskiego w Olsztynie. Moim zdaniem to była jedna z kluczowych rzeczy, które odmieniły tamto spotkanie. Moim zdaniem słabo grał Tichaczek, a po wejściu Kędzierskiego Rysowa zaczęła grać zupełnie inaczej i znacznie Michał wtedy przyczynił się do tego, że Rysowia odwróciła los tego spotkania. Później się spotkania już aż tak ciepło bym się o nim nie wypowiedział. Z kolei inny pozytyw dla mnie, świetna robota Miłosza zniszczała flotem. Tylko, że to też nie jest postać, którą bym pochwalił za cały ten trójmecz, jak ja to sobie nazywam, bo w trzecim spotkaniu już trochę zgrał do niego Daniel Pliński. Być może tu chodziło o pracę w bloku i właśnie po części być może wejście Daniela przyczyniło się do tego, że trochę lepiej Olsztynianie zatrzymywali środek Asekuresowi. No i wskazaliśmy lepsze strony obu drużyn, wskazaliśmy gorsze strony obu drużyn. No i teraz jedno kluczowe pytanie, które pojawia się już przed zmaganiami półfinałowymi z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Czy AZS Olsztyn, grający tak jak z Asseco Resowią Rzeszów, jest w stanie nawiązać rywalizację z Zaksą Kędzierzyn-Koźle? Czy jest w stanie urwać mecz i czy jest w stanie awansować do... To ja powiem tak, tylko pamiętajcie, że ja też mówiłem, że nie widzę absolutnie szans, żeby Olsztyn awansował, jeżeli przegrał siebie. Także. No i teraz wasz słowo. Tak, ale no nie, wydaje mi się, że z taką grą jak ze Sekoresowią nie. Musiałby Paweł Woicki wznieść się na wyżyny umiejętności, żeby AZS mógł powalczyć. Moim zdaniem, jeżeli Paweł Woicki zagra najlepsze mecze w sezonie, jedne z najlepszych chociaż meczów w sezonie i przede wszystkim chodzi mi tu o dokładność, to... Patrząc, do końca nie wiemy, co zagra Zaksa. Pamiętajmy o tym. Mówiło się, że oni pod koniec fazy zasadniczej byli w ciężkim treningu. Jak to przyniesie taki efekt, jak przyniosło przed rokiem, no to żaden zespół chyba w tej lidze jej się nie postawi. Ale, no ale jeżeli Zaksa by grała to, co grała w sumie w drugiej części sezonu, to już Puchar Polski pokazał, że Zaksa jest do pokonania. Zaksa jest do pokonania przez zespół stawiany zdecydowanie niżej przez bukmacherów. I mówię, dużo tutaj moim zdaniem zależy od Pawła Woickiego. Z taką jego grą, jaka była w meczach z Resowią, to moim zdaniem tego wyższego, jednak wyżej zawieszonej poprzeczki już Olsztyn nie będzie w stanie przeskoczyć. Bardzo niewielkie szanse daje AZS-owi, ale już powiem tak, no ta plusliga w tym sezonie już i faza zasadnicza i teraz już te playoffy, te ćwierćfinały, baraże o półfinał, jak zwał, tak zwał, pokazały, że już tutaj naprawdę niczego nie można być pewnym. Olsztyn nic nie musi, a może wszystko, tak bym powiedział. Natomiast no, myślę, że będzie bardzo ciężko, bo trudno trochę szukać punktu zaczepienia. Ja się, Michał, z tobą zgadzam. Myślę, że Zaksa jest faworytem i gdybym ja miał typować, to wskazuję Zaksa do finału i też miałbym kolejny argument za tym, bo oprócz tego, co ty powiedziałeś, to myślę, że warto zwrócić też uwagę na to, co mówiliśmy przed meczami Zaksy z Friedrichshafen. Jak Zaksa sobie radzi z flotem? No i powiedzieliśmy, że Zaksa sobie z flotem radzi co najmniej dobrze. Jest po prostu w tym elemencie przyjęcia flota pewna. No i to spotkanie z Friedrichshafen, myślę, że to potwierdziły. Friedrichshafen z zagrywką Zaksy nie złamało. I mówię o tym nie bez powodu, bo Olsztyn jest taką trochę podobną drużyną. Nie jeden do jednego, bo w Friedrichshafen zagrywały wszyscy flotem, ale w Olsztynie czterech zawodników zagrywa flotem z szóstki. Więc tutaj Zaksa będzie miała, myślę, że dużo mniejsze problemy z przyjęciem jak Asseco Resowia. No, a też wiemy, że Bentoniut jest, myślę, że spokojnie, z pełną pewnością mogę to powiedzieć, lepszym rozgrywającym niż Lukas Tichaczek i Michał Kędzierski. No tak, no i ja właśnie też zwróciłbym uwagę na ten element, czyli jeżeli AZS Olsztyn będzie w stanie zagrywać tak jak w tym sobotnim meczu w Rzeszowie, to myślę, że jest w stanie z Zaksą nawiązać rywalizację
myślę, że i u siebie, i na wyjeździe, no bo tak finalnie się okazuje, że na wyjazdach też AZS Olsztyn potrafi zagrywać dobrze. Jeżeli tej zagrywki nie będzie, no to tutaj myślę, że szybko Zaksa może olsztynian spakować, ale tak czy inaczej siatkarskie święto w Olsztynie, no sytuacja niebywała, raz na 10 lat takie mecze w Olsztynie, mam nadzieję, że następne nie za kolejne. Też pamiętajmy, że AZS Olsztyn był pierwszą drużyną w tym sezonie, która Zaksie urwała punkt i to właśnie było na wyjeździe, że u siebie z kolei dość mocne baty, więc akurat z Zaksą właśnie Olsztyn tak troszkę na odwrót niż przez całą fazę zasadniczą, bo znacznie lepiej zagrał na wyjeździe niż u siebie. A że dwa mecze gra na wyjeździe, no to tak jak już z Resowią zresztą. No w sporcie wszystko może się zdarzyć, można takie oklepane regułki powtarzać. Ale tak, zgadzam się. No jakiś musi być świetny dzień i Kuby Kochanowskiego, i Janka Hadrawy na zagrywce, żeby Olsztyn miał szansę rywalizować, tak myślę. Tak właśnie było w sobotę na Podpolomiu, gdzie obaj naprawdę no, serwowali niesamowicie jak na mecz wyjazdowy. Jeżeli Gardini i jego sztab czegoś nie zepsuli, to myślę, że jednak no, Zaksa z większymi lub z mniejszymi problemami, ale awansuje. No ale jeżeli coś zepsuli, a nie byłby to pierwszy przypadek w historii, gdzie ktoś z formą na playoffy nie trafia, no to może się okazać, że będzie zaskakująco ciekawie. No i może na tym zakończmy, bo jak wiemy i my, i wiecie i wy, no to akurat jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości, to nie jest nasza najmocniejsza strona, więc nie będziemy tutaj się za bardzo rozwijać. Wszyscy jesteśmy zgodni, że Zaksa jest zdecydowanym faworytem. Wszyscy jesteśmy zgodni, że no w sumie przede wszystkim odrzucenie jej od siatki jest jedyną chyba nadzieją Olsztyna na jakikolwiek pozytywny rezultat. No to zajmiemy się tym, co się działo w drugiej parze i co będzie się działo w drugiej parze. Czyli najpierw o przeszłości, najpierw o starciach Trefla Gdańsk z Jastrzębskim Węglem. I tak jak ja osobiście wierzyłem w to, że w pierwszej parze mogą być trzy mecze, aczkolwiek spodziewałem się raczej, że to zwycięstwa we własnych halach o tym zadecydują, tak zdecydowanie mniejsze szanse na to dawałem w tej drugiej parze, a już zwłaszcza po tym pierwszym spotkaniu. No a tu niespodzianka. I tak jak pamiętasz, Filipie, zastanawialiśmy się, na ile Gdynia Arena, a nie Ergo Arena, może wpłynąć na postawę Trefla w tych meczach rozgrywanych jako domowe. I wydawało nam się, biorąc pod uwagę różne statystyki i tak dalej, że nie powinno w sumie aż tak mocno, no to chyba jednak troszkę wpłynęło. Tak, liczby wszelakie wskazywały na to, że Gdańsk raczej sobie poradzi w dwóch spotkaniach, zwłaszcza po tym, że wygrali pierwszy mecz. Mi się wydaje, że ten pierwszy mecz na wyjeździe właśnie był, na wyjeździe dla Gdańska mówię, był najmniej wyrównany i najbardziej przekonująco wygrali gdańszczanie. Gdyby nie pierwszy set i błędy w ataku gdańszczan właśnie w tej pierwszej partii, to spotkanie zakończyłoby się 0-3. Oprócz tego, że gdańszczanie mieli słabą skuteczność ataku, to tam doszło jeszcze 6 błędów, jeden zablokowany atak przez Jastrzębie. No i trudno przy takich statystykach w ataku grać dobrze, w ogóle grać dobrze, no a co, nie mówię dużo o wygraniu seta. Natomiast pozostałe partie już myślę znacznie pewnie wygrali gdańszczanie. No i nic mi nie wskazywało na to, że w sobotę może dojść do takiej, moim zdaniem, sensacji, bo dla mnie to jest jednak sensacja. I że jednak jeszcze Jastrzębski Węgiel pod taką ścianą postawi Gdańsk, bo oprócz tego, że wygrali w sobotę, no to jeszcze w niedzielę prowadzili już 2-1. Mieli sytuację bardzo blisko końca spotkania taką, że już po prostu dużo łatwiej wydawałoby się, że być nie może. Gdańsk prowadził już 21-17 chyba, tak? Tak, Jastrzębie prowadził 21-17, no ale jednak gdańszczanie to spotkanie odwrócili i ostatecznie w tiebreaku prowadzili już 9-4, a wygrali 16-14. No właśnie, czyli znowu zmiany i znowu te losy się toczyły tak górki, dołki, troszkę jak w tej pierwszej parze. Aczkolwiek tutaj tylko w tym ostatnim spotkaniu, bo wcześniej to raczej wyglądało trochę tak, że pierwsze sety wysoko dla gospodarzy, a później już dominacja gości, tak? Bo to zarówno tak mecz wyglądał w Jastrzębiu, jak i później w Gdyni. Czy mylę coś, fakty? Że pierwsze dwa mecze wyglądały tak, że najpierw dominacja gospodarzy w pierwszym secie, a później odwrócenie jakby losów. Bo chyba tak było, że Jastrzębie wygrało bardzo wysoko u siebie. Tak. 25-14 pierwszy, a potem 25-23 Gdańsk wygrał. Tak, a później z kolei w sobotę chyba? A, no to może nie dominacja, ale...
No ale pierwszy set dla gospodarzy. No tak, a potem jeszcze Węgiel na przewagi wygrał jednego seta, więc też tak, że... No tak, pierwsze partie padły łupem gospodarzy, potem jednak goście przyjęli inicjatywę w spotkaniach, chociaż, no tak jak mówię, w pierwszym spotkaniu wyraźnie lepiej grał Gdańsk, a w drugim i trzecim już te mecze były moim zdaniem bardziej wyrównane, pomimo że drugi mecz zakończył się wygraną 3-1, a nie tiebreakiem, co może akurat na to nie wskazuje, że były wyrównane. Mówiliśmy przedtem o tym, kto był pozytywem, kto był negatywem tych spotkań. Myślę, że dość być może zaskakująco powiem, że dla mnie najsłabszym zawodnikiem tego trójmeczu był Maciej Muzaj, aczkolwiek to może brzmi dziwnie, biorąc pod uwagę, że on otrzymał statuetkę MVP drugiego spotkania, właśnie tego, które Jastrzębie wygrało w Gdyni. Dlaczego tak uważam? Pomimo dobrych statystyk, jak dobrze się przyjrzeć tym, jak Gdańsk miał taktykę, grania przeciwko Jastrzębiu, to wyraźnie widać, że Maciej Muzaj był odpuszczany w bloku. Zdecydowana większość akcji Macieja Muzaja w ataku miała miejsce na pojedynczym bloku. Bardzo mało piłek skończył, w ogóle bardzo mało piłek atakował na dwubloku, na trójbloku w sytuacjach wymagających, a ta znaczna większość piłek na pojedynczym bloku była kończona moim zdaniem bardzo niepewnie. Większość piłek zahaczała o ręce albo była podbijana. Z tego względu, pomimo nawet dobrych statystyk, tak powiedzmy, że dobrych w drugim meczu Muzaja, to ja uważam, że on grał bardzo słabo. Oprócz tego mylił się w końcówkach. Przez te trzy spotkania daliśmy tylko dwa bloki. Moim zdaniem zepsuł zdecydowanie za dużo zagrywek. Dla mnie zdecydowanie najsłabszy punkt Jastrzębia w tym spotkaniu. W tych trzech spotkaniach właściwie. Przede wszystkim w najważniejszym momencie zawiódł kompletnie. Tiebreak na minus 4. 6 ataków, 0 skończonych, 3 błędy i do tego jedyna zagrywka również zepsuta. No i ta najważniejsza piłka też. Z drugiej strony można pomyśleć, co w głowie miał Lukas Kampa, który taką piłkę posyła do gościa, który do tej pory na 5 ataków nie skończył żadnego, a popełnił 2 błędy. Tak, to też można się nad tym zastanawiać, że być może jakiś element zaskoczenia miał zadziałać. No i trochę zadziałało, bo jednak ten atak był na pojedynczym bloku. Myślę, że dostał trochę piłkę za wysoko, no ale tak czy tak, jeśli to był kluczowy moment seta, to jeśli czuł, a nie wiem czy czuł, że ta piłka na niego jest niewygodna, jeśli rzeczywiście była, no to mógł po prostu, nie wiem, sprasować, oddać piłkę na drugą stronę, a nie wyrzucić ją bezpośrednio w aut. Zresztą to nie był jakby jego jedyny błąd w końcówce, bo też pamiętam już w pierwszym spotkaniu, w trzecim secie, który Gdańsk wygrał 25-23, w momencie 23-24, Maciej Muzaj przekroczył linię 3 metra. Atak swój skończył, ale przeszedł linię. Tak a propos tego, co pierwszy mówisz, mi się skojarzył mecz w Urani, bo tam akurat było to niesamowicie mocno widoczne, bo tam w zasadzie tylko Maciej Muzaj grał po stronie Jastrzębia. To był mecz wygrany przez AZS 3-0. Zupełnie zawodził wtedy, pamiętam, Oliwa, no ogólnie nic się nie kleiło w grze Jastrzębia, więc Kampa po prostu grał do Muzaja. I Muzaj kończył i przychodziła końcówka i Muzaj nie kończył, a wręcz przeciwnie, się mylił i no i skończyło się tak jak mówimy. 3-0, mimo że statystyki miał tam, pamiętam Maciek, jakieś tam niesamowite wręcz, to no to efekt był taki, jak mówię. Cały sezon się z tym borykał, no i niestety, no chyba ta zmiana otoczenia, która wiemy już, że będzie, no może to jest jakaś nadzieja, bo mam wrażenie, że nawet nie tyle się nie rozwija, ale wręcz się cofa, no bo chyba zaczynał w Jastrzębiu jakby lepsza była po prostu ta jego gra, w słabszej przecież drużynie, w tej pierwszej drużynie Marka Lebediu jeszcze przed przyjściem Oliwy, a teraz no ewidentnie coś się zacięło i coś tu nie gra i nie bardzo po prostu potrafi się odciąć. To ja zadam jeszcze jedno pytanie, pójdę w taką zagadkę. Co było jeszcze problemem Macieja Muzaja, ale niekoniecznie wynikało z jego gry, jak myślisz? Nie oddał 5 dych Arturowi Szalpukowi. A nie, przepraszam, to na odwrót chyba. Nie, akurat ja zwróciłbym uwagę na to, że niestety to, jak wypadł Maciej Muzaj, musi być porównywane z tym, jak wypadł Damian Schulz. No i jakby Damian Schulz jeszcze zagrał źle, to może można byłoby przymknąć oko na to, jak grał Maciej Muzaj. No ale niestety, Damian Schulz zagrał bardzo dobre 3 mecze. No i wydaje mi się, że tym występem przypieczętował swoje miejsce w kadrze na kolejny sezon. No i trudno, i myślę, że to jest dla mnie gość, który no, powinien być w meczowej 14. Co najmniej. W trakcie sezonu reprezentacji. Ja zresztą, dokładnie. Ja powiem szczerze, ja pamiętam, jak Damian Schulz przychodził do ligi, był zmiennikiem Marfiego Troja. Ja sam mówiłem, no dajcie spokój, czego chłopak, który wtedy już tam miał 26 chyba lat, no, co on jeszcze może osiągnąć, skoro ma 26 lat, on nigdy nie był podstawowym atakującym w plus lidze, tak? Fajne warunki i tak dalej, fajnie się prezentował w pierwszej lidze w Siedlcach. Ja pamiętam, że on chyba kiedyś Politechnikę Jakuba Bednaruka rozstrzelał w Pucharze Polski,
co było takim sporym zaskoczeniem. Natomiast no, gdzie on może dojść, skoro ma 26 lat i jeszcze w sumie, tak jak mówię, jeszcze nawet nie grał jako pierwszy. No okazuje się, że można, jeżeli się zaczyna trochę później niż rówieśnicy, to jak widać można się rozwijać również w tym wieku. Porównanie jest bardzo ciekawe, Piotrze, też z tego względu, że no jeżeli mówimy tutaj o psychice Macieja Muzaja, czyli tym, że nie kończy piłek w końcówkach, no to z kolei no chyba psychikę z żelaza wykazał tutaj Damian Schulz, bo mówiliśmy, jaka była sytuacja trefla w tym trzecim spotkaniu. Damian Schulz poszedł na zagrywkę, on tam chyba zepsuł z połowę swoich dotychczasowych zagrywek do tamtego momentu i nagle poszedł i zaczął tą zagrywką strzelać i w dużej mierze dzięki jego zagrywce trefl tego seta wyciągnął. A później z kolei przyszła sytuacja w tiebreaku. Właśnie w momencie, kiedy, tak jak Filipie mówiłeś, 9-4 prowadzi już trefl, poszła seria błędów tam i błędów i po prostu nieskończonych akcji, a wykorzystanych kont przez Jastrzębie. Dwa razy nie skończył też piłki na lewym skrzydle Damian Schulz, to były dwa punktowe bloki, o ile dobrze pamiętam. No i dostał trzecią piłkę, ją skończył, a że akurat lewe skrzydło do najbardziej ulubionych Damiana Schulza chyba nie należy, to ja pamiętam co najmniej od tego meczu z Modeną, o którym zresztą wspominaliśmy, bo on też był właśnie w Gdynia Arenie i Damian tam grał właśnie na przyjęciu ze względu na kontuzję. I on zaskakująco dobrze radził sobie w przyjęciu, a zaskakująco słabo, jak na, biorąc pod uwagę, że jest atakującym, radził sobie właśnie w ataku. No ale myślę, że to była w dużej mierze wynikała kwestia właśnie z tego, że atakował z lewego skrzydła. Mam wrażenie, że to nie jest dla niego najbardziej komfortowa pozycja. Chyba nie czuje się tam najlepiej. Ale dwa razy nie skończył i trzecim razem ani nie kiwał, ani nie, gdzieś tam nie próbował jakiś tam uciekać się do innych rozwiązań, tylko po prostu jak na prawdziwego młota przystało, przywalił i przywalił skutecznie, przerwał tę złą serię w takim momencie, no, gdzie jeszcze, jak się okazało, wszystko pozostawił w rękach trefla, choć już z przewagi nic nie zostało. No właśnie, tak trochę nietypowo, bo powiedzieliście wszystkie argumenty za Damianem Schulzem, a ja teraz wyrażę swoją opinię do nich. Myślę, że właśnie taka najjaśniejsza postać tego trójmeczu Jastrzębia z Gdańskiem to właśnie Damian Schulz. To już naprawdę na dystansie całego tego trójmeczu, a nie tak jak było w przypadku Rysowi, że tam Rysowi o 14 nie potrafiłem wskazać nikogo. Damian Schulz chyba miał tylko dwa takie lekkie zacięcia. Myślę, że to byłby czwarty set trzeciego spotkania, drugiego spotkania, gdzie Damian skończył jedną z dziewięciu piłek i przytkał się trochę w tiebreaku w trzecim meczu, bo tam raz, że miał słabą skuteczność, a dwa, że trochę błędów zrobił, ale na pozostałym dystansie grał moim zdaniem bardzo dobrze i na pewno Damiana bym pochwalił. No tak, 70 punktów jednak w trzech meczach, no to wynik niesłaby, zwłaszcza, że tylko jedno z tych spotkań zakończone tiebreakiem. Przebił nawet Jana Hadrawę. O tym, jak Jan Hadrawa jest wykorzystywany w Olsztynie, to mówiliśmy też podsumowując fazę zasadniczą. Hadrawa bodaj 66 punktów w meczach z Rysowią, tam akurat oba zespoły rozegrały tyle samo dokładnie meczów. Setów. No meczów też oczywiście. Także no tak jak zawsze się mówiło, że gdzieś tam Damian ma odejście na skrzydłach, tak? No i właśnie, zmieniając troszkę temat, no to nie była seria Mateusza Miki chyba. Ja uważam, że to nie jest sezon Mateusza Miki. Takie jest moje zdanie. Ja uważam, że chyba wszyscy mieli nadzieję na to, że Mateusz Mika wróci do takiej gry, jaką potrafił prezentować w 2014 roku w trakcie Mistrzostw Świata i w okolicach tejże imprezy. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że Mateusz Mika gra przeciętny sezon, a te playoffy są chyba tylko potwierdzeniem tego, że on ten przeciętny sezon gra. Ani nie przyjmuje jakoś bardzo dobrze, faktycznie cały czas potrafi gdzieś tymi swoimi sprytnymi atakami rozstrzygać trudne piłki, ale moim zdaniem na tle Artura Szalpuka to Mateusz Mika jest dużym zawodem. Mateusz Mika też po części trochę słabo przyjmuje, być może dlatego, że zdarza mu się sporo kryć swoich kolegów w przyjęciu, ale ogólnie zgadzam się, że raz, że na pewno max przeciętny sezon gra Mika i też moim zdaniem obaj skrzydłowi Gdańska poza Damianem Schulzem nie grali dobrze w tych wszystkich spotkaniach, w tych trzech ćwierćfinałach, bo i Artur Szalpuk miewał olbrzymie problemy z atakiem i też nie radził sobie najlepiej w przyjęciu, widziałem jego lepsze mecze w przyjęciu. Generalnie Anastazy nawet powiedział, że on po tych ćwierćfinałach czuje się chyba, jakby się postarzał o 10 lat i ja myślę, że wiem, o czym on mówi. Mi się wydaje, że Gdańsk po prostu nie grał jakoś super, a bardziej wygrał słabością Jastrzębia.
skrzydłowym Gdańska na pewno nie pomagał też TJ Sanders. Nie grał najdokładniej. No i to się potwierdziło troszkę to, o czym mówiłem też w tym podsumowaniu naszym, Filipie, nie? Gdzie ja wymieniłem Sandersa wśród moich rozczarowań na rozegraniu. Tak, ja akurat mam przed oczami bardzo dobrze wszystkie trzy spotkania z Jastrzębia Zetańskim z tego względu, że oglądałem je nie tak jakby na żywo, tylko już z odtworzenia mecz po meczu i tych niedokładności Sandersa mam mnóstwo przed oczami. On, o ile może, jeśli chodzi o wybory, nie grał najgorzej, o tyle, jeśli chodzi już o dokładności wystawy, zawodnicy Gdańska mnóstwo piłek musieli gdzieś kiwać, plasować, próbować nabijać na blok właśnie przez to, że dostawali bardzo niewygodne piłki, dlatego na pewno dużo trudniej grało im się w ataku przez właśnie rozegranie TJ'a Sandersa. Zapytałbym was jeszcze o Oliwę. Zagrał dobrze, zagrał źle, zagrał nieźle. Jak wy go oceniacie? Bo tak w ogóle taki paradoks, że statystycznie to najsłabszy mecz według statystyk oczywiście, to on rozegrał ten sobotni, czyli ten jedyny wygrany przez Jastrzębie. Myślę, że zagrał dobrze, ale spodziewałem się u niego więcej w zagrywce. Myślę, że mając w pamięci Oliwę z tamtego sezonu, on mnóstwo breaków dawał Jastrzębiu, czy to zagrywką, która była niedokładnie przyjmowana, czy wręcz bezpośrednimi asami. W tych spotkaniach z Treflem on tą zagrywką aż wcale nie dokładał, natomiast jeśli chodzi o grę w ataku, to momentami przypominał Oliwę z tamtego sezonu, jeśli chodzi o te quicki grane z Campą, piłki bardzo szybkie i bardzo płaskie na lewe skrzydło, on je kończył i trzymali tempo. I też kilka razy były takie akcje, gdzie on potrafił siłowo obić blok i po prostu wyglądało to dobrze. Na długim dystansie nie aż tak dobrze jak w zeszłym sezonie, ale ogólnie do niego bym się bardzo nie przyczepiał. Poza właśnie tą zagrywką. Myślałem, że zdarzy mu się trochę mocniej pokopać Gdańszczan tym elementem. To lepszą serię zagrał twoim zdaniem Oliwa czy Szalpuk? Myślę, że lepiej Oliwa. Ja myślę, że lepiej Oliwa. No i właśnie. I to tak a propos też tego, o czym akurat Piotrze nie miałeś okazji z nami ostatnio rozmawiać. Akurat ja i Filip oceniliśmy Artura Szalpuka troszkę wyżej na przestrzeni całego sezonu, ale to wcale nie znaczy, że to był zły sezon Oliwy, co niektórzy próbują twierdzić i mają oczywiście do tego prawo, a my się mamy prawo z tym nie zgadzać. I tak samo nie były to chyba słabe playoffy Oliwy, ale nie były też aż tak dobre. I fakt, to zagrywka, no w tamtym sezonie to był, zdaje się, najlepiej serwujący zawodnik ligi i to tak ze sporym zapasem. A w tym próżno go gdzieś tam szukać na pierwszym miejscu. Tym razem to Mariusz Wlazły chyba dość znacznie wyprzedził konkurencję. No zabrakło pewnie tego, wielu rzeczy zabrakło. Akurat Jason DeRocco myślę, że jego nie zabrakło. Piotrze, ty kiedyś pamiętam taką opinię przedstawiłeś, że to jest zawodnik, który może zagrać fantastycznego seta, a po chwili kolejnego totalnie położyć. No to tym razem nie, tym razem naprawdę zagrał dobrze i zagrał też równo, a mimo to było za mało. Właśnie, i tak sobie analizujemy, rozbieramy to wszystko na czynniki pierwsze i w sumie lewe skrzydło Gdańska tak sobie, lewe skrzydło Jastrzębskiego bardzo dobrze, atakujący Gdańska dobrze, atakujący Jastrzębskiego źle. No gdzieś trzeba znaleźć te punkty zaczepienia, które sprawiły, że Gdańsk wygrał. No i myślę, że też osoba Piotra Nowakowskiego, który no w tej formie, jaką on prezentuje, to jest razem z Kubą Kochanowskim zdecydowanymi kandydatami numer 1 i 2 do wyjściowej szóstki w kadrze Witala Heinena. Co wy o tym sądzicie? Po tym, jak Piotr grał w tym trzecim spotkaniu, myślę, że zdecydowanie tak, natomiast uważam, że nie zaprezentował nic fantastycznego w meczu numer 1 i numer 2 i o ile przedtem mówiłem, że Sanders grał niedokładnie, o tyle te jego wybory były nie najgorsze, a na pewno dobrze z jego perspektywy, przynajmniej ja to oceniam, że wpadł na taki pomysł, że skoro skrzydłowym nie idzie, to może warto w tym trzecim meczu nazwę to na maksa postawić na Piotra Nowakowskiego w ataku. No i rzeczywiście widać po liczbie piłek, które on atakował, po momentach i sytuacjach, w jakich on dostawał piłki, no że trochę tę słabość na skrzydłach Sanders próbował to tuszować właśnie piłkami do Nowakowskiego, który radził sobie świetnie. No i rzeczywiście sporo pochwał dostał Piotr za ten mecz nawet od innych siatkarzy, co nie jest moim zdaniem częstą sytuacją, dlatego ten trzeci mecz Piotra rzeczywiście świetny. Albo pierwsze, myślę, że przeciętnie. Jeżeli w decydującym meczu jesteś najlepiej punktującym zawodnikiem swojej drużyny i ex aequo najlepiej punktującym zawodnikiem meczu, a jesteś środkowym, no to wiedz, że coś się dzieje. I ja troszkę tak słuchając ciebie, Filipie, miałem takie przemyślenie, że chyba na tyle nas po prostu, na tyle nas rozpuścili, w pewnym sensie Sereczko Lisynac i w tym sezonie również Kuba Kochanowski, że w momencie już, gdy środkowy zagra tylko jedno tak naprawdę rewelacyjne spotkanie, to już tak stwierdzamy, że no tylko jeden taki mecz zagrał w sumie na trzy. A tak naprawdę no
to, co zagrał Piotrek Nowakowski, no to jest naprawdę rewelacja. To jest coś niespotykanego, zwłaszcza w meczu o takiej wadze. Wielkie słowa uznania dla niego. Nie był też kulą u nogi w dwóch poprzednich spotkaniach. Tak, tylko wtedy też nie mógł się do końca wykazać. Być może zagrałby podobne spotkanie, gdyby po prostu dostawał więcej piłek od Sandersona, ale piłek dostał niewiele, względnie niewiele wobec trzeciego meczu, więc no tak, a nie inaczej to oceniam. Także no fajerwerki były w trzecim, a zabrakło fajerwerek w pierwszym i drugim spotkaniu, moim zdaniem. Pewnie tak i nie do końca jest to jego winą, ale no ogólnie tak, myślę, że tak, no nie mają kogoś takiego po swojej stronie, drużyna ze Strzębia nie ma kogoś takiego po swojej stronie. Grzesiek Kosok to jest bardzo wartościowy środkowy, no ale nigdy chyba nie będzie w stanie zagrać takiego meczu, jak zagrał Piotr Nowakowski i gdzieś po prostu pociągnąć swojej drużyny. To jest taki raczej właśnie ten troszkę aktor drugiego planu, ten człowiek od czarnej roboty. I mimo, że no jak spojrzymy, to obaj środkowi Jastrzębia na przykład w tym trzecim meczu powyżej 10 punktów, 12 Kosok, 12 Sobala, no czyli w sumie dobry wynik, można by było powiedzieć. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę, że Deroko miał tych punktów 13, Muzej 14, tylko Oliwa tam troszkę odjechał. No ale mimo wszystko przykryci zostali czapką zdecydowanie przez cichego Pita. I zgadzam się z tą tezą wyjściową, że Nowakowski, Kochanowski, jeżeli nie taka będzie wyjściowa szóstka reprezentacji Polski, to będę bardzo zdziwiony. A też przedtem, Piotrek, ruszyłeś temat Jasona Deroko i przy nim też chciałbym tutaj wyraźnie postawić może taki średni plusik, może nie największy z jednego względu, ale powiem to za chwilę. Jason Deroko moim zdaniem udźwignął te spotkania. Trzy spotkania, do których moim zdaniem ciężko się przyczepić, biorąc pod uwagę to, jakie słabe mecze miewał wcześniej. On był głównym celem zagrywki Gdańszczan. Przyjmował zdecydowanie najwięcej i zrobił bardzo mało błędów, a w jednym chyba spotkaniu przyjął ponad 40 piłek i nie zrobił błędu żadnego, ale to już teraz nie jestem w 100% tak o tym. Akurat mam przed sobą statystyki. On w ogóle przyjął szybkie dodawanie w pamięci. Myślę, że około 120 piłek. Nawet więcej, prawie 130. To, no nie, no dobra, przesadziłem. 122 piłki dokładnie i tylko 4 błędy. W meczu numer 2, bo teraz też już sobie otworzyłem statystyki, żeby sobie to przypomnieć, 43 piłki, żadnego błędu. No, jeśli jesteś głównym celem zagrywki, to nawet z matematyki pewnie wyszłoby się tych błędów, musisz po prostu zrobić więcej, ale akurat Jason Deroko moim zdaniem to utrzymał. A propos matematyki, jeszcze jedna korekta z mojej strony, nie 122, a 127, czyli jednak bliżej 130. Już mniejsza o to. Z matematyką u Michała tak jak z przewidywaniami. A teraz jeszcze gorzej, bo spotkań. Teraz, kurczę, długi dzień za mną i teraz jeszcze raz tak patrzę i wydaje mi się, że to jednak będzie 137. No dobrze. Tak, to tym lepiej świadczy o Kanadyjczyku. Tytuł inżyniera zobowiązuje. No właśnie, matematyka dawno była pewnie. Ja no żartujemy sobie, ale to już mniejsza z tym, 120, 130, 125, myślę, nieważne. Główny wniosek jest taki, że po prostu Kanadyjczyk w przyjęciu dał radę, a oprócz tego grał nieźle w ataku jak na siebie, bo tam zakręcił się około 50% skuteczności. Nie było tak dużo błędów bezpośrednich, nie był tak często podbijany. Ta zagrywka jego, myślę, że jak ktoś przyjrzy zagrywce, przyglądał kiedykolwiek zagrywce do roku, no to wie, że tam pewnie 80% piłek leży na granicę 5-6 strefy, jest to flot. No i tak rzeczywiście zagrywał, nic specjalnego tutaj nie wprowadził, jakichś anomalii nie było, ale kilka z tych piłek sprawiło przyjmującym Gdańska problemy i nie wszystkie były dokładnie przyjęte, dlatego ja uważam występ Kanadyjczyka za pozytywny. Tak, ja ogólnie jeszcze mam takie wrażenie, że w Jastrzębiu trochę brakuje zawodników, przy których Jastrzębie może zrobić breakpointa, tak? No bo Kosok, ta zagrywka, no nie bardzo. Derokko podobnie. Faktycznie Kampa zagrywa mocno, Oliwa zagrywa mocno, ale nie tak dobrze jak w poprzednim sezonie. Muzaj całkowicie nieregularny i wydaje mi się, że właśnie tej stabilności na zagrywce trochę Jastrzębiu w tym starciu z Gdańskiem zabrakło, no bo ryzyko ryzykiem, no ale trzeba je jakoś zbalansować, a tutaj miałem wrażenie, że nie robili aż takiej krzywdy Treflowi i płynnie przechodząc. A jeszcze zanim przejdziesz, jedną rzecz, na którą właśnie teraz wpadła mi na myśl. Pamiętacie, jak Jason Deroko przychodził do ligi, to się mówiło, że to troszeczkę taki wynalazek, bo to był wtedy zawodnik z kadry B Kanady. No i on w sumie zaczynał raczej jako zmiennik Tontje van Langfelta i Aleksandra Szafranowicza jeszcze w tej drużynie, o której wspominałem, Marka Lebediu, gdzie na ataku był Maciej Muzaj. Tam Maciej Muzaj miał chyba jakieś momentami problemy zdrowotne, przez co Deroko nawet chyba był, czy miał być próbowany na ataku, a może nie, może mylę już z poprzednim sezonem, bo tam Maćka Muzaja jakiś czas nie było.
No w każdym razie był to zmiennik, był to też zmiennik Skota Tuzińskiego, dopóki ten jeszcze był zdrowy. A gdy już się pojawiał w składzie, to raczej był uważany za zawodnika właśnie takiego, tak kolokwialnie mówiąc, trochę drewnianego, niespecjalnie dobrze radzącego sobie w przyjęciu, raczej o ofensywnej charakterystyce. No i taki paradoks w sumie, że mam wrażenie, że bardzo mocno się rozwinął De Rocco. I w sumie jestem ciekaw, gdzie on wyląduje po tym sezonie, bo mówi się, że raczej z Jastrzębiem się żegna. Czy jeszcze pozostanie w plus lidze, bo mam wrażenie, że dla niejednego zespołu tej ligi mógłby być wzmocnieniem i to dla niektórych naprawdę znaczącym. No to tak jednym pytaniem podsumuję. Myślę, że do nie jest to zawodnik na szóstkę zespołu górnej połowy tabeli, przynajmniej nie chciałbym, żeby był. Znaczy, nie uważam, że to jest słaby zawodnik, ale jednak od zespołu w górnej połowy tabeli liczyłbym, że... No ale na przykład takie zawiercie w miejsce obecnych zagranicznych zawodników. Myślę, że byłby wartością dodaną. Nie mam pewności, czy byłby to lepszy zawodnik od Hugo de Leona, na przykład. Ja myślę, że byłby. W szczególności, że no specyfika jest taka, że w Jastrzębiu role były jasno rozpisane. Oliwa, Muzaj mają wygrywać Jastrzębiu mecze, a De Rocco ma starać się im w tym nie przeszkadzać. Ja myślę, że on ma duży potencjał na to, żeby tę grę prowadzić i być tak naprawdę liderem drużyny. No i uważam, że on w tej, powiedzmy, w roli tego bardziej ofensywnego, biorącego na siebie grę zawodnika, jeżeli oczywiście trener i powiedzmy mechanizmy gry, które ustawione byłyby w jego kolejnym klubie, ja myślę, że on mógłby sobie radzić w roli lidera. A tutaj po prostu musiał pogodzić się z rolą trzeciego. No a z tą rolą to też, no w zależności od tego, kogo masz, jakich masz kolegów na przyjęciu, jaki jest twój rozgrywający, no to ja uważam, że Jason De Rocco spokojnie mógłby sobie z tym poradzić. No, ale teraz już wróćmy do tego, o czym Piotrze chciałeś zacząć mówić. Chciałem zacząć mówić. Czy Tref Gdański jest w stanie wytrzymać napór zagrywką ze strony ich rywali półfinałowych, czyli PGS Kry Bełchatów? We Wrocławiu wytrzymają. Pytanie, czy... Czy wytrzymają Bełchatowie, bo jednak będzie to miało moim zdaniem znaczenie, bo jednak Skra we własnej hali zagrywa świetnie. Przynajmniej do tej pory tak było. Także no, myślę, że Gdańsk będzie miał spore problemy, biorąc pod uwagę, jakie przyjęcie mieli w spotkaniach z właśnie z Jastrzębiem, a jednak pod względem zagrywki uważam Bełchatowem za dużo lepszy zespół. Tak ogólnie we wszystkich starciach akurat z Kry z Treflem, no bo tak, no że przyjęcie jest chyba najsłabszą stroną Trefla, to w sumie wiemy od początku sezonu i to się raczej nie zmieniło, co pokazały też te playoffy, tak jak Filipie mówiłeś. Że zagrywka jest najmocniejszą stroną Skry też wiemy w sumie od samego początku, do tego Skra ma przewagę własnego boiska. Chyba nie wiem, no Skrze musiałby się chyba przytrafić troszkę taki mecz, jak się przytrafił z Chaumont, gdzie właśnie paradoksalnie we własnej hali Skra wszystkich w plus lidze niszczyła, przyjechał mistrz Francji i to on zniszczył Skrę w hali Energia. Wiesz, chyba tylko to jest nadzieja dla Trefla, no ale znowu, no wracamy do tego, że różne rzeczy też nam się wydawały przed tygodniem, a się okazało, że wszystko się obróciło w proch praktycznie. No natomiast, no, jeżeli miałbym gdzieś analizować i wyciągać jakieś wnioski po tym, co było do tej pory, no to tak, no włączyłem sobie też statystyki właśnie z meczu w fazie zasadniczej tego w Bełchatowie. 9 asów, 3 sety Skry, tylko 3 asy Trefla, no i szybkie 3-0 naprawdę. Powiedziałbym, że jeżeli Tref chce w ogóle marzyć o awansie, to musi przede wszystkim wygrać w środę, ale może się lepiej powstrzymam. No właśnie, klątwa... No to może powinniśmy się podzielić w roli przewidujących, żeby ta klątwa nie dotknęła nikogo, tak? Czyli przynajmniej jedna osoba z nas powinna uwierzyć w Gdańsk. Znaczy to ja nawet też mam za tym argument, bo pamiętam taki mecz Gdańska, tylko sobie jeszcze raz nie przypomnę dokładnie, który to był przeciwnik. To była na pewno jedna z czołowych drużyn plus ligi i tam było takie spotkanie, gdzie TJ Sanders za wszelką cenę, nie wiem, chyba chciał zajechać po prostu Damiana Schulza, posyłał do Damiana mnóstwo piłek, wyłączając prawie w ogóle lewoskrzydłowych i pomimo tego Damian Schulz te piłki kończył, radził sobie w ataku bardzo dobrze. Myślę, że jeśli Damianowi udałoby się powtórzyć taki mecz, no to wystarczy, że wtedy Trep utrzyma piłkę w grze, no i niech się dzieje wola nieba i zobaczymy, co Damianem Schulzem. Czy będzie w stanie w pojedynkę wygrać spotkanie. No i a propos Damiana Schulza, pozycja atakującego i problem, z którym Skra chyba mierzy się już od kilku lat. Mariusz Wlazły raczej w playoffach w ostatnich latach nie prezentuje się z najlepszej strony i to dla, myślę, że niektórzy kibice Skry, zwłaszcza ci, którzy bardziej emocjonalnie podchodzą do tego wszystkiego, to mogą stwierdzić, że ja to powiedziałem w dość delikatny sposób. No tak, z drugiej strony to
Mariusz Wlazły rozstrzygnął mecz w Gdańsku z fazy zasadniczej. Nie wiem, czy pamiętacie, jak on wtedy miał taki mecz konia. I my zwracaliśmy też uwagę przez sporą część sezonu, że Wlazły raz na jakiś czas ma takie mecze konia. No i pytanie, czy trafi się to też w tym meczu, ale ja szczerze przyznam, no nie wiem, nie, bardzo, nie wiem, no chciałbym jakoś się mądrzyć na temat tego spotkania, ale wydaje mi się, że PGS Kra postawi na mocną zagrywkę i rozstrzela Trefla Gdańsk. No chyba, że faktycznie tak jak Filip powiedział, Damian Schulz będzie ich trzymał w grze, czyszcząc te piłki z negatywnych przyjęć. No, takie jest moje zdanie, czyli znając życie, przyjęcie Trefla będzie bardzo dobre, Damian Schulz będzie grał słabo, a zagrywka screeny będzie funkcjonować. Jest też taka druga trochę postać z trzech, która moim zdaniem nie gra najlepszego sezonu, albo ma sporo słabszych momentów i chodzi mi o Kacpra Piechockiego i to też jest postać, o której pewnie wielu kibiców powie, że wypowiedziałem się zbyt delikatnie. No i jeśli Gdańskowi jakoś tam przynajmniej średnio ta zagrywka będzie siedzieć, będzie plasowana w Kacpra Piechockiego, zwłaszcza flotę, no to też może być problem z Kry. Bo wiemy, że obok niego Bartosz Bedność też nie jest cudzem przyjęcia, także no gdzieś może w tej zagrywce będzie Tref w stanie sobie trochę pomóc. Albo pomóc zagrywką w wygraniu tego meczu przed Damiana Schulza, może tak. Ja jestem bardzo ciekaw w pojedynku na środku Sereczko Lisinac kontra Piotrek Nowakowski. Odrzucenie Skry od siatki, może możliwe wykorzystując właśnie osobę Kacpra Piechockiego, plus posiadanie jednak Nowakowskiego, no jak widać, w bardzo wysokiej formie, no to może być taki klucz też do zatrzymania Sereczko Lisinaca. A że jak Skra ma... No Skra generalnie, jeżeli Sereczko Lisinac jest powstrzymywany, było to widać bardzo mocno, mam wrażenie, w dwumeczu z Lubę, ale było to też widać właśnie w Gdańsku, bo tam Sreczko Lisinac zmieniony przez Patryka Czarnowskiego i to Patryk Czarnowski zaczął czwarty set i tak jak mówiłeś, Piotrze, no tam w sumie gdyby nie mecz, ten Dzień Konia i wspaniały występ Mariusza Wlazłego, to jest duże prawdopodobieństwo, że to Trefl by tam to spotkanie wygrał. No właśnie jestem ciekaw, czy... Bo tak, no jeżeli Trefl tę zagrywkę gdzieś przyjmie, to mam wrażenie, że jednak ma przewagę, jeżeli chodzi o siłę ognia. Natomiast no, problem jest taki, czy Trefl będzie w stanie odrzucić chociaż w dość podobny, w niewiele mniejszy sposób Skra od siatki, jak Skra odrzuci Trefla. Ja jestem... A też nawet tak na dwa zdania się wtrącę sobie. Przepraszam, Piotrze. Nawet jeśli Trefl trochę Skra odrzuci od siatki, no to jeśli Grzegorz Łomacz czy Marcin Janusz mają piłkę w okolicy 3 metra, to i tak są w stanie te piłki wrzucać do Lisinaca. No i Lisinac może sobie z nimi poradzić. Chociaż nie wszystkie mecze takie były, bo jak chociażby ty, Michał, przytoczyłeś ten mecz z Lubę, no to tam Lisinac dostał piłek bardzo dużo, a na skuteczności około tylko 50%. Trzymał go tam dość mocno blokiem. No, Stankowicz. To zna go jak mało kto, czyli tak Dragan Stankowicz. No i pytanie właśnie, czy Piotrek Nowakowski też nie będzie go w stanie tak przytrzymać, bo no pokazuje, mówię, ten mecz w Ergo Arenie właśnie pokazał, że no Tref jest w stanie Serba zatrzymać, skoro byli w stanie raz. No niby on skończył 7 z 11 piłek, więc skuteczność można powiedzieć, że wysoka 64%, ale z tych pozostałych 4 nieskończonych to aż 3 kończyły się punktem dla gdańszczan. No i skąd się ta zmiana Patryka Czarnowskiego wzięła? Do tej pory nie na miarę swojego potencjału gra Mateusz Mika, więc kto wie, może te kilka dni akurat pozwoli Mateuszowi wystrzelić formą. Nie, ja myślę, że jeszcze jest jedna postać, której nie doceniamy, a która miała na przykład bardzo dobrą końcówkę rundy zasadniczej. I mówię tutaj o Arturze Szalpuku, no bo zwracaliśmy uwagę, że on nie wystąpił najlepiej w tych spotkaniach z Jastrzębskim Węglem. Ja raczej w Arturze Szalpuku widziałbym osobę, która jest w stanie wspomóc Damiana Schulza w grze na siatce i w Mateusza Mikę nie wierzę. Znaczy dużo będzie zależeć tutaj moim zdaniem od TJ'a Sandersa. Jeśli on będzie w stanie zagrać przynajmniej poprawnie, jeśli chodzi o dokładność, to Artur Szalpuk dysponuje takim potencjałem ofensywnym wystarczającym, by Damiana Schulza wspomóc rzeczywiście. Myślę, że dużo też będzie zależało od Andrei Anastaziego. Wiemy, że to nie jest szkoleniowiec, który przepada za rotowaniem składem. Był to zresztą jeden z zarzutów, a już zwłaszcza jeśli chodzi o rotowanie rozgrywającymi. No ja pamiętam, że to był jeden z właśnie z głównych zarzutów, gdy on był trenerem kadry i gdy skończył w sumie trochę niechlubny sposób tą przygodę z polską kadrą, że tam u niego numerem jeden był Łukasz Żygadło. I to troszkę była sytuacja bliźniacza, bo tam też dużo jednak głosów krytyki było pod adresem Łukasza Żygadły i tego, w jaki sposób on rozgrywał. I dużo głosów krytyki było jednocześnie pod kierunkiem Anastaziego, że on Żygadłę trzymał na boisku
często bardzo długo i bardzo niechętnie go zmieniał, mając najpierw Pawła Zagumnego, a później Fabiana Drzyzgę na ławce. I tutaj troszkę też mam takie wrażenie, bo no, nieraz zdarzało się przecież, że Michał Kozłowski dawał naprawdę bardzo dobre zmiany i odmieniał niejako losy spotkań, a mimo to, no, tak jak mówimy, Sanders naprawdę nie rozgrywał dobrych meczów z Jastrzębiem, a mimo to Kozłowski tam szans za bardzo nie dostawał. I mam wrażenie, że może tak być, że paradoksalnie brak zmiany na Kozłowskiego może troszkę Treflowi przeszkodzić i wręcz mecz zawalić, bo Piatca chyba aż tak rotować się nie boi, zwłaszcza od momentu, kiedy Janusz chcąc nie chcąc troszkę... Udowodnił, że potrafi. Tak, znaczy może nie chcąc, bo Janusz akurat chciał, ale inaczej. Piatca chcąc nie chcąc musiał mu dać szansę, no bo Łomacz miał kontuzję i tak jak mówisz, Piotr, no Janusz udowodnił, że naprawdę jest zmiennikiem na poziomie i jest alternatywą taką no, godną dla Łomacza. Co też udowadniał wielokrotnie, tak jak mówię, Kozłowski, a mimo to chyba tych szans jednak dostaje mniej i jest traktowany znacznie gorzej przez Anastazjego niż Janusz przez Piatce. No i może się okazać, że właśnie Michał Kozłowski, jego alternatywny sposób rozegrania jakoś tam Treflowi pomoże. Natomiast ja jestem już tak od strony trochę taktycznie patrząc, jestem przeciekawy, jak będzie wyglądała taktyka bloku Trefla, z tego względu, że po drugiej stronie już nie będzie Macieja Muzaja. No i nie wiem, czy akurat osoba Macieja Muzaja po drugiej stronie siatki o tym decydowała, czy może po prostu Anastazji sobie taką charakterystykę gry dla swojego zespołu założył. No ale jednak w tych spotkaniach z Jastrzębiem to odpuszczanie bloku atakującego Jastrzębia było przejaskrawe. Dosyć często były takie sytuacje, że piłka jeszcze nie wylądowała w rękach Lukasa Kampy, a Wojciech Grzyb był już pod swoją prawą antenką, tam około 1,5 metra od prawej antenki, czyli po stronie przeciwległej niż był Maciej Muzaj. Także było to na pewno ryzykowne, a z drugiej strony patrząc na skuteczność Macieja Muzaja nawet na pojedynczym bloku, no to bardzo się to Gdańskowi opłacało. No to w sumie, jeżeli tak już o tym mówimy, jeżeli masz na prawym skrzydle Mariusza Wlazłego, na środku Sreczko Lisynaca, czy też Karola Kłosa, tak jak mówiliśmy, on też rozgrywa naprawdę dobry sezon, jest dużym zagrożeniem, i na lewym Bartosza Bednoża, czy nawet Milada Epadipura, no to... Nie wiem, do czego zmierzasz, ale chyba siłą rzeczy trzeba któreś skrzydło odpuścić, którąś opcję po prostu odpuścić. No tak, i mam wrażenie, czy faktycznie akurat ta taktyka się nie powtórzy, bo ja osobiście, jakbym miał taki wybór, to najczęściej odpuszczałbym właśnie to prawe skrzydło. Też o tyle w sumie Gdańsk sobie tę taktykę uzupełnił, mam wrażenie, tym, że zagrywali tyle w Deroko, co często pozwalało im go wyłączyć z ataku, więc teoretycznie jedną opcję mieli już z głowy, bo zdarzało mu się, że po prostu gdzieś albo siadał, albo gdzieś kucał przynajmniej Deroko i przez to był wyłączony z ataku. To, że tych opcji się trochę kurczyły, zwłaszcza, że wiemy, że tytanami ataku nie są i Grzegorz Kosek, i Wojciech Sobala, więc to było znacznie prostsze. No i też już w ogóle podkreślę jeszcze raz. Maciej Muzaj miał w znacznej większości ataków pojedynczy blok i mimo tego wcale nie był w tym ataku pewny. Był podbijany, wyblokowywany, bardzo po prostu niepewny. No i mam wrażenie, że oczywiście wtedy, kiedy nie ma tego swojego dnia, ale z Mariuszem Blazłym bywa podobnie, bo on raczej rzadko trzyma kierunek, nawet na pojedynczym bloku. Zdarza mu się popełniać błędy w takich, wydawałoby się, klarownych sytuacjach. Myślę, że tutaj może być dość podobna taktyka, tak samo zresztą z serwowaniem, bo podejrzewam, że tutaj z kolei będą się starali bardzo mocno wyłączyć Milada Ebadipura, no bo wiemy, że Bartosz Bednosz dość mocno kryty w przyjęciu i po prostu trudno jest zagrać w niego w tak wąską strefę tak dobrą zagrywkę, żeby faktycznie sprawić mu problem. A serwowanie takie za wszelką cenę w niego, no to też nie jest jakiś atakujący grający nagle na przyjęciu czy coś takiego, więc no, posyłanie w niego balonów raczej podejrzewam, że mija się z celem. Ale już we Badipura myślę, że mogą serwować i to może właśnie wpłynąć na to, tyle że no, różnica jest jedna bardzo duża, czyli znacznie bardziej ofensywny środek skry i na nim dużo bardziej na pewno Treff będzie musiał się skupiać. Tak, bo to też może tak w ramach uzupełnienia tego, że nie warto zawsze zagrywać Bednoża, bo wiemy, że on przyjmować potrafi. Może nie najlepiej, ale przyjmować potrafi, więc warto się zastanowić, w której strefie akurat stoi Bartosz Bednosz i w którą strefę dany zagrywający najlepiej zagrywa, bo jeśli ma zagrywający na siłę zmieniać strefę w kierunku Bednoża i będzie to zagrywka 70 na godzinę, to wtedy jednak lepiej walnąć 110 na godzinę w kierunku, w którym dany zagrywający czuje się mocno po prostu. Więc to też warto na to zwrócić uwagę. Ja spodziewam się tego, że floty będą na Piechockiego, a mocne zagrywki właśnie w strefę Milada Ebadipura, albo pomiędzy tych dwóch, tak? Czyli libero Piechocki i Milad Ebadipur. Raczej wydaje mi się, że Bednoża też z uwagi na to, że ten korytarz w przyjęciu dla Bednoża jest relatywnie nieduży, więc tam tylko ci, którzy mają bardzo dużą kontrolę nad zagrywką, będą w stanie to
to wykonać. No i najlepsze drużyny w Europie to pokazywały, że można tamtego Bartka ustrzelić. Jeżeli chodzi o Gdańsk, to ja aż takiej pewności nie mam. No i dlatego się spodziewam takiej taktyki zagrywki. No a czy to przyniesie swój efekt, no to siatkówka jest na tyle złożonym sportem, że tylko od tego, czy w drugą osobę będziesz zagrywał, to nie tylko od tego zależy powodzenie twojej drużyny finalnej. Co sądzicie o tej formule rozgrywania playoffów i dlaczego wam się nie podoba? Jedyna rzecz, na którą mogę narzekać, no to fajnie jakby było jednak chyba do 3 zwycięstw. I za szybko. I troszkę bardziej rozciągnięte w czasie i mam nadzieję, że za rok już się to uda przy zmniejszonej lidze, gdzie będziemy mieli o 4 terminy więcej. No maksymalnie 6 terminów więcej jest potrzeba, żeby rozgrywać playoffy w formie takiej jak teraz, ale do 3 zwycięstw. No i mam nadzieję, że tego czasu nam wystarczy. Zwłaszcza, że no myślę, że można gdzieś tam w fazie zasadniczej jeszcze dorzucić jedną czy dwie środy kosztem właśnie jednak tej najważniejszej fazy, tej decydującej, bo tak troszeczkę no ledwo się to zaczęło, za moment będziemy na półmetku, tak, no bo nagrywamy we wtorek wieczór, jutro o tej porze już może być tak, że będziemy w pobliżu zakończenia pierwszych meczów, drugiego z pierwszych meczów półfinałowych, więc no tak, zdecydowanie to wydłużyć, ale poza tym moim zdaniem ta szóstka sprawdza się świetnie, bo i faza zasadnicza jest naprawdę o coś, bo i o pierwsze dwa miejsca i później o szóste miejsce i później emocje, no jak widać, mamy i w ćwierćfinałach, czy tam barażach, no jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że chociaż nawiążemy do tych emocji również w półfinałach, chociaż no tak na pierwszy rzut oka może się wydawać, że może być inaczej, ale plus liga, tak jak mówię, w tym roku jest tak przewrotna, że jestem w stanie zaryzykować, że naprawdę nie zdziwi mnie, jak przynajmniej jeden z tych dwóch bezpośrednich półfinalistów w finale się nie zamelduje. Czyli co, Olsztynowi życzymy takiego spotkania, jakie rozegrał na wyjeździe w Kędzierzynie-Koźlu, a Treflowi Gdańsk takiego spotkania, jakie rozegrał na Pucharze Polski, Final Four. I to zagwarantowałoby nam emocje w tych spotkaniach środowych, no i być może większe również weekendowe. No dokładnie, tu się jestem w stanie w 100% zgodzić. Myślę, że niezależnie od tego, kto czyim jest kibicem, no to nie pogardziłby takimi emocjami, jakie mieliśmy właśnie w poprzednim tygodniu. No i fajnie by było, gdybyśmy znowu się mieli czym emocjonować, tak jak mieliśmy i w fazie zasadniczej i właśnie w ćwierćfinałach. Bo jednak bliżej tej nazwy niż tych baraży, jakoś bardziej mi się to podoba. Playoffy biegną tak szybko, że nawet nie ma kiedy nagrać podcastu, tak sobie tutaj zażartuję, a tak już do meritum, no to jednak wydaje mi się, że Zaxa ze Skrą zmierzą się w finale i za tym stoi najwięcej argumentów, natomiast nie miałbym nic przeciwko, żeby skład finału był inny, a przede wszystkim życzyłbym sobie, żebyśmy obejrzeli w ramach półfinału 6 spotkań, podobnie tak jak ty, Michał, mówiłeś, jak to było w ćwierćfinałach, niech wygra lepszy. To na koniec wasze typy. Musimy klątwę dobra, kultywować. Dobra, no dobra. 3-2 dla Kędzierzyna w Olsztynie i 3-1 dla Zaxy w Kędzierzynie i 2-0 i Kędzierzyn melduje się w finale. A w drugim półfinale? Drugi półfinał 3-1 dla Skry. Dwa razy 3-1 i też meldują się w finale. Moim zdaniem Zaxa wygra w Olsztynie 3-1 i we własnej hali również 3-1. Myślę, że Gdańsk u siebie wygra 3-2, a na wyjeździe Bełchatowie przegra oba spotkania. Myślę, że 0-3, 1-3. No to ja powiem tylko, nie będę już wchodził w szczegóły, natomiast Zaxa moim zdaniem w dwóch meczach, z czego jeden będzie dość wyrównany, a drugi mniej. A jeśli chodzi o drugą parę, myślę, że może być trzeci mecz, a co tam się wydarzy, to już nie śmiem przewidywać. Na tym zakończymy w takim razie nasz jubileuszowy 30 odcinek. No jak na jubileusz przystało, to faktycznie mamy niemałe fajerwerki, bo myślę, że tak można określić i to, co działo się w ćwierćfinałach, i to, jak się zapowiadają nam półfinały. Tradycyjnie zachęcamy was już do dyskusji. Ja ze swojej strony dziękuję. Ze studia numer 1 w Warszawie Michał Kwietko-Bębnowski. Ze studia numer 2 w Warszawie Piotr Złoch. I ze studia numer 3, aczkolwiek nie ostatniego, Filip Kurfanty.